Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie, ja jestem Prakero i zapraszam na 8 odcinek naszej serii w grze Undisputed Kariera Prakero. Jest lepiej, jest troszeczkę lepiej, już mamy jakąś tam bazę, z której możemy korzystać, więc naprawdę jest coraz tutaj fajniej. Ja też się jakby uczę, no jakbym teraz zaczynał karierę, już po tym co wiem, to na pewno ten rekord, który mamy, wyglądałby na pewno inaczej, nie mielibyśmy tyle porażek. Ale to już wiecie, pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Zróbmy teraz wagę, żeby była, wiecie, tak zrobiona do momentu jak... O! Dobra. I myślę, że tutaj. I teraz zróbmy to. Fight sharpness, żeby był na odpowiednim poziomie. Także... Okej, okay. Mamy na 70, więcej się nie da. No i zobaczmy. Z kim możemy zawalczyć? Czy mamy kogoś, z kim nie walczyliśmy? Mendes walczyliśmy. Chyba z Cookiem tylko, nie? Czekajcie, jak wygląda pozycja. On tutaj ma najwyższą pozycję. Na więcej pieniędzy mamy w walce z Mendezem, ale ten pan... To już tutaj... Ale jak to wygrał ze mną przez knockout? A, ja wygrałem przez knockout, tu nie przez decyzję, a później on wygrał, czy jak? Ja już nie wiem, czy to po lewej stronie to jest do niego, a to po prawej jest do mnie? Z tym Mendezem to żeśmy już walczyli, nie? A jak wygląda sytuacja? Z tym panem? Z tym chyba nie walczyliśmy. Dobra, czekajcie. Del Cook. Bo nie kojarzę jego twarzy, nie? Del Cook. On jest wyżej, dobra. To nie ma tutaj w ogóle rozmowy. Z Delem Cookiem zawalczymy, moi drodzy. Agresywny zawodnik, czterogwiazdkowy. No ale zwinność ma, celność ma bardzo słabą, 51 tylko, więc nie trafia tych zbyt często, ale za to siłę ciosów i siłę lewej ręki ma bardzo dobre. No i ten ciosy proste, działy ma na 80. No ale ma bardzo niską odporność na ciosy na korpus, więc tam będziemy szukać swojej szansy. Tak. I teraz tak, kiedy jest ogłuszony, zadaje 25% więcej obrażeń, kiedy już to z niego zejdzie. Czyli trzeba uważać, bo jak będzie podłączony i to podłączenie mu zniknie, to wtedy zadaje 25% więcej obrażeń. Czyli to jest ta rzecz, na którą my musimy zwracać uwagę w walce z tym panem. 50. No ja bym chciał 50, nie, dobra, 50, bo to jest zawodnik już wyżej od nas, więc nie będziemy tutaj... Fight Promotion dajmy 15, Media Activities też niech będzie. I zobaczmy. Powinien się, moi drodzy, zgodzić, no bo dostał dobre warunki. Tak jest, zgodził się. Dobra, dajmy te sierpy. Okej, na dwa razy. Recovery, dajmy na recovery, dajmy. Okej. No i teraz media. Powinniśmy być teoretycznie bezpieczni, jeśli chodzi o jakiekolwiek kary. Zaraz zobaczymy. 64, chyba coś tam spadło. Kurde, no cały czas te kondycja i health. A, bo te fight sharpness. Dalej nie wiem, na ile to powinno być, żeby nie było tej kary, nie? To jest jedna rzecz, której jeszcze nie wyłapałem do końca. No, ale innych kar nie ma. A podejrzewam, że te sharpness tutaj mamy na 70. To 70 jest za mało, czyli musi być bliżej zielonego, ok. Dobra, bliżej zielonego musi być. Dobra, lecimy, moi drodzy. Lecimy tutaj z tematem. Wszystko jest, wątróbka jest. No lecimy. Lecimy. Jedziemy, moi drodzy. Zamieniamy tylko kamerki miejscami, żeby tutaj nic wam nie zasłaniać. Del Cook będzie się mierzył z Prakero. Jest niższy, 11 cm, ma też 11 cm niższy zasięg, więc tutaj jest szansa po stronie Prakery, żeby go jednak trafiać tymi uderzeniami. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No, zaczynamy. Okej, dobra. Widzę, że też jest dość gościu. Dobra, wytrzymałeś, spokojnie. Ładnie go tu trafiłem. Oj. Dobra, spokojnie, bo odsłoniłem się przy tym ataku.
Nie ma co się... Okej. Okay. Widzę, że też jest dość agresywny. Sporo tych ciosów przyjąłem na korpus, trzeba tutaj uważać. Wow, wow. Wow, podłączony! Dawaj prokura teraz go! Ale teraz poszło! Ale kombinacja! Ta szybkość jednak pokazuje, jak ważna jest w boksie. Oczywiście wiadomo, że prokura ma mocne te uderzenia, jeszcze raz. Dwa lewe sierpy, przepraszam, i tutaj przeciwnik. Od razu gardę złapał na górę i został skarcony atakiem w dół. O! Zobaczmy, czy wstanie, czy wstanie. Po siedmiu wstał, ale ma dziury. Ma dziury w obronie. Nie radzi sobie z kombinacją lewy, prosty lewy sierp. Wiadomo, że nie wszystko dochodzi celu, ale tu już jest liczony w tej rundzie pierwszej. Ała! Dałem się trafić. Żebym teraz tylko... Oj, właśnie. Dobra, udałem się trafić, ale spokojnie. Znowu, kurde. A nie, teraz on! Co jest? Ach, prawy prosty i usiadł kuk. Znowu na pośladach, że tak powiem. Ach. Nie spodziewał się tego prawego prostego. Myślał, że pewnie dostanie jakiegoś sierpa, a tutaj Prakero go zaskoczył. No i równo z gongiem usiadł i będzie liczony. Zobaczymy, czy wstanie. Idziemy jak burza póki co, ale trzeba się skupić. Dobra, wstał na 8. Bo dwa razy też byliśmy podłączeni, więc też tutaj nie mamy wszystkiego opanowanego tak jak trzeba. Dobra, zaczynamy tą rundę drugą. Jedziemy. O. Ała, ała, ała. Dobra, on też mocno bije, o. Ale teraz widzę, że kondycja. Dobra, ale my też na spokojnie. Dostaw te bebeszki. Ale! Dawaj, Prakero. A, weszło, jest. Potężne te bomby, no już zaczynają te perki odgrywać ogromną rolę, bo Prakero ma tutaj cios na wątrobę zwiększone obrażenia o 40%, więc jeżeli trafię rywala, to naprawdę potrafią wyrządzić mu ogromne szkody. No i zobaczmy. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Wygrywa Prakero, zdecydowanie. Te ciosy, ten lewy sierpowy jest naprawdę potężny, więc ma się czego cieszyć. To moja podobizna. Może nie jeden do jednego, ale tak powiedzmy w 85% jest do mnie podobny, nie? No i zobaczmy, skuteczność na poziomie 52%, więc jest postęp, jest progres i to mnie cieszy. To mnie cieszy, moi drodzy. Wyłączamy się na górze, włączamy się na dole teraz, żebyście więcej widzieli na ekranie. O to chodzi. Nagrody mamy, Fight Rewards. O, odblokował nam się ten perk, ale ja chyba go nie będę używał, bo nie chcę dostawać bęcek więcej. Będę więcej zadawał, ale też będę bardziej obrywał, więc będę bardziej narażony. No, ocena walki B, nie ma tragedii. No wiadomo, że jakby przeciwnik nie był na jakimś wysokim poziomie, więc tutaj trener nie ocenił tego zbyt wysoko. O proszę. 100% affinity with your coach for a fight. 25 do staff expa. Bardzo dobrze. Nowy trade. Moi drodzy. Czekajcie, już wam pokazuję, jak to działa. Mamy dwa. Możemy jeszcze, bo mamy tak. Że jakby jesteśmy blisko przeciwnika, to wtedy te perki nam się świecą i jest pokazane, że po prostu mamy zwiększone obrażenia zadawanych uderzeń w momencie, kiedy jesteśmy blisko rywala, ale też jeżeli jesteśmy blisko, to nie tylko zadajemy obrażeń więcej, ale też otrzymujemy obrażeń o 10% mniej, także to jest fajny
Inside Fighter jest fajny, jeżeli lubicie walczyć w zwarciu. Po prostu. Tutaj jest oczywiście perk, który zwiększa nam obrażenia lewego sierpowego ciała o 40% i to jest ten niszczyciel wątroby. A to jest ten perk, który nam doszedł, który ja się jeszcze zastanowię, czy chcę go mieć, bo jakby podnosi nam wszystkie obrażenia o 25%, ale też zwiększa wszystkie otrzymywane o 25%, więc to jest ryzykowny perk bardzo, ale jeżeli już traficie typa, to bardzo będzie cierpiał. Ja na razie chyba nie wiem, czy chcę go używać, bo on mi się do końca nie podoba. To nie jest jakbym... No ja jednak lubię walczyć czasem dość ryzykownie, a to spowoduje, że nie będę mógł ryzykownie uderzać, ale za to obrażenia by wzrosły o 25%, więc robiłbym większą krzywdę, ale na razie to zostawię. Na razie to zostawię. Może kiedyś, moi drodzy. No i dobra, myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby z kimś się zmierzyć. Terence Nelson i Darius Carter. Zobaczmy, jak to wygląda. Terence Nelson, tak, dobra. Czyli już wiem, z kim będę walczył. Z Dariusem Carterem. Z tym panem zawalczę. Bo jest on po prostu wyżej w rankingu. Tak, kombinacje wchodzi, wychodzi. 3,5 gwiazdki tutaj Ringcraft nam pokazuje. Z nim jeszcze nie walczyliśmy. Jak wyglądają jego statystyki. Dość wyrównany zawodnik, dość równy. Duża odporność, jeżeli chodzi o szczękę 75. Jak tam wytrzymałeś na korpus? Nie mamy pokazanych tych informacji. No dobra. 56%, zostawię na tym etapie. 7 tygodni przygotowanie, rewanż, tutaj mamy. Dobra, Fight Promotion, Media Activities też weźmiemy. Zobaczmy, czy zaakceptuje. Zaakceptował. Myślę, że całkiem przyjemna sprawa. Dobra, wiecie co, wezmę to. Dobra, weźmiemy raz. I weźmiemy dwa. Ok. I tu weźmiemy recovery. Klasycznie. Mamy jeszcze jakąś możliwość tutaj zrobienia czegoś, oprócz mediów. Media możemy zrobić 3. Zróbmy te media. Wow! Okej. Dobra. Waga jest ok. Jeszcze możemy raz media zrobić. A nie, tego już się nie da. Okej. Jeszcze jedna rzecz nam została. Teraz możemy... Recovery, ale recovery nam nie obniży fight sharpnessa. Czekajcie. Obniży nam, to nie bierzemy tego. Okej. Na pewno mamy jakąś karę, jeśli chodzi o fight sharpness, bo widzę, że nam overall spadł. Znowu pewnie tak jest. Ojej, 14 mi na minusie. Kondycja. Czyli mniejsza regeneracja staminy między rundami. To musimy mieć na uwadze. No i tutaj... Mała ilość HP. Dobra, przejdźmy już do pojedynków w takim razie, moi drodzy. Przejdźmy do starcia, który nas interesuje. No trochę tam straciliśmy, ale to wiadomo. Jest dobrze, nie ma co narzekać tutaj. Szybkość ciosów tyle, te sierpy 69, podbródkowe też 69, o dziwo. Jakoś tak dziwnie to wzrosło. Dobrze, jedziemy, moi drodzy. Jedziemy z tematem. Czeka nas pojedynek, który musimy wygrać, bo ostatnie starcia bardzo dobrze nam szły. Wygrywaliśmy przez knockout. Zobaczymy, jaki tutaj opór stawi kolejny rywal, który już jest z wyższej półki niż ci poprzedni. Zobaczymy, czy będzie się różniło to jego poziomem przygotowanie. Także czekamy chwileczkę i zaczynamy. Lecimy. Go sobie oczywiście robimy tak. Jak tam? Warunki fizyczne. No ma mniejszy zasięg. Na pewno jest bardziej doświadczony, ale zasięg ma mniejszy. Ale my musimy wykorzystywać swoje atuty, czyli na pewno lewy sierpowy, lewy prosty. Wow! No to zacząłem wykorzystywać. O kurde, ale mocny jest. Dobra. No widać, że już trochę jest trudniejszy. Ale pięknie prawy podbródkowy teraz, Prakero.
Au! To jego ciosy bardzo dużo ważą, nawet te ciosy proste. Pięknie, jak on się będzie odchylał na moją prawą rękę, to wtedy będę go karcił prawym podbródkowym. Okej. Au, au. Dobrze, prakero. Tutaj. To właśnie to, widzicie, za każdym razem jak idzie właśnie robi unik w lewo, to musicie go prawą ręką trafiać. To wtedy będzie bardziej podatny na to. Au, bardzo dobrze bije, nie ma co przyjmować. Ale tutaj, gdybym zadał to w tempo te uderzenia, to mogły być podłączone, ale był zmęczony. A, prawy sierpowy! Rakero, dawaj do niego. Kurde, oj, mogliśmy tutaj wykorzystać. Dobra, spokojnie. Przyjdzie czas. O, albo na niego, albo na nas. Ale unik. Dobra. No, on też jest waleczny tutaj. Nie jest tak, że on łatwo oddaje pole. Okej, okay. Jeszcze dostaliśmy w bebek dwa razy na koniec. Dobra, no nie ma jakichś tu większych uwag. Informacje tylko... Chcesz to wygrać? Chroń swoje ciało, bo jego sierpowe cię po prostu zniszczą. Także tak. Musimy uważać na tego sierpę na korpus. Au! Poczułem to, aż mi się kurde, aż mi zadzwoniło. Ała! Buddy. Jeszcze head. Dobra, nie ma co tak stać. Naprawdę on mocno bije. Nie chciałem tego ciosu. Musimy uważać, bo jeżeli mam mało wytrzymałości głowy, to wtedy jego każdy cios będzie zadawał uderzeń, znaczy obrażeń więcej, tak? Ach, pięknie tutaj znowu go skontrowałem, tym podbródkowym. O! A klinczuje, odczuł to. Odczuł te uderzenia. A tu mamy w ogóle 6 rund, to co ciekawe. Nawet nie zwróciłem na to uwagi, że 6-rundowy pojedynek. Au, dostałem. Więc trzeba tutaj bardziej rozważnie walczyć, jak 6 mamy więcej rund. To trzeba tutaj z głową podchodzić do tego. Im dłuższe pojedynki, tym te walki będą trudniejsze tak naprawdę. Ach, ładnie teraz oklepał korpus. No, problem z celnością ma prakero. Ała. Dobrze, tutaj soczyste wymiany. Ach, ładnie go tutaj. Dobra, wytrzymałość, spokojnie. Nie ma co się podpalać. Au, ale mi tutaj rozbił chyba. No, nie wiem jak ta pierwsza runda była punktowana. Mamy poradę, żebyśmy się bardziej chronili przed tymi ciosami przeciwnika, bo kilka mocnych uderzeń zaabsorbowaliśmy, więc... Dobra. Spokojnie, prakero, tutaj się... No, dobrze. Dobrze, spokojnie. Dobra, kilka tych uderzeń. Nie, prakero, odsuń się od niego. Kurde, nie chciałem zadać ciosu, tylko chciałem się cofnąć. Już bym się tutaj nadział. Ładnie, w tempo. Ach, weszło.
kurde, jak zadają te ciosy, tak jakby jakaś ciężarówka parkowała. Takie jest. Dobra. Trzecia runda. Tu już są walki dłuższe. A. Ała! Kurde. Jeden cios i zobacz. Wow. Parakero, uciekaj od tego. Uciekaj od niego. Ale mnie tutaj ładnie gościu załatwił. Wytrzymałość głowy na niebezpiecznie niskim poziomie. Skupienie, koniec rundy. Nie ma co się podpalać. Okej. No co mnie jeszcze tam tłucze po gongu? Moja wytrzymałość zaczyna spadać. Muszę mieć na to oko. No. Tak, mamy powiedzieć, żebyśmy zaczęli atakować korpus przeciwnika. No, wygrywa Prakero, ale musimy skupić się na korpusie. Okej. Dobra. Ładnie weszło. Korpus tam obił przy tej kombinacji. Ładnie weszło teraz, ale musimy chronić bebeszki, bo tu się robi niebezpiecznie. No. Au. Ej. Kurde, zapominam o tym, no. Aj, miał być prawy prosty, a nie sierp, bo proste ciosy szybsze są, nie? Okej. Okay. Dobra. No wcale ten na tą wątróbę łatwo nie jest tak zadawać tych ciosów. Odepchnął nas skubaniec. Ale ładnie tutaj nas skarcił. Ach. Ach, podbródkowy ładnie trafiony, tylko cały czas trzeba mieć na uwadze wytrzymałość. I właśnie to, że on może nas jednym ciosem tutaj. Okej. Okay. Potrzebujemy knockoutu. Lay the trap with the left, counter with high low power combo. Mhm. Czyli musimy knockoutować rywala, czy my się grywamy, czy jak to w końcu jest? Okej, okay, czy musimy po prostu skontrować go na korpus? Taką dostaliśmy podpowiedź od trenera. No dobrze. Ale nam w bebechy wali. No dobrze. Ładnie wszedł ten prosty w tempo. Dobra, rada to jest, porady to jest jedno, a plan to jest drugie. Dobra, spoko. Jeżeli te moje ciosy dochodzą celu, no to nie będę ryzykował tutaj atakiem na wątrobę, tym bardziej, że gościu. No, gdyby to weszło. Dobra, wytrzymałość, spokojnie, tutaj Prakero. Runda piąta. Nie dajmy się trafić za mocno. Dobra. Au. Dostało mi się. Już mi chyba rozciął. Ah.
Ło! Au! Kurde, ta stamina, no gdybym miał mniej, to już mu tutaj leżał. Dobra. Dobra, nie ma co. Ach, ładnie podbródkowo jeszcze na koniec. Jeszcze jeden. Dobrze. Skarciliśmy go tymi podbródkowymi. Dobra. Ostatnia runda i twoja wytrzymałość nie wygląda świetnie, więc wybieraj swoje uderzenia ostrożnie. No tak, no tak. Szósta runda. Oj, oj, oj. Dostał, ale my też oberwaliśmy. No po co, Prakero, ryzykujesz tak? Po co? Nie jesteś aż tak szybki. Spokojnie. Ja nie sądzę, żebym przegrywał to na punkty. Okej, dostał na szczękę. Dostał jeszcze raz. Dobra. Chcę cały czas tutaj kontrolować to, co się dzieje. Dobra. Ysz. A, weszło. Dobra, ryzykowałem tym podbródkowym, bo mógłbym zostać skarcony. Dobra, spokojnie, Prakero. Minuta. Au. Ej. Spokojnie, minuta do końca. Ale pięknie w tempo. Ale musimy być czujni, bo te ciosy na korpus rywala dochodzą. A, ładnie teraz trafiłem. Ale to było ryzykowne, bo mogłem zostać skarcony jakimś ciosem i być powalony. I podłączony teraz. Dawaj go. Jest. 6 sekund przed końcem siada Carter po tutaj ładnej kombinacji na bebeszki. Tak jest, ten lewy sierpowy na wątrobę, czyli znak firmowy Prakero. Ten perk, który ma zwiększa obrażenia tym lewym sierpowym na wątrobę. Tak się tutaj finalizuje w tym pojedynku w rundzie 6. Miejmy nadzieję, że on nie wstanie, bo ja bym chciał wygrać to przez knockout. Knockouty nas pchają w karierze bardzo do przodu, ale podejrzewam, że może się podnieść. Tak, podniósł się. Ale wygrywamy na punkty, jakby nie patrzeć, moi drodzy. Wygrywamy. Wygrywamy to starcie na pewno. Bo to była szósta i ostatnia runda. Zobaczmy. No już tylko formalność. Szkoda, że nie przez KO. Ale zobaczcie, jak wyglądał rywal, a jak wyglądał Prakero. Prawie nienaruszony. Te kombinacje, lewy prosty, lewy sierp na górę, no i lewy na wątrobę. To są te rzeczy, które tutaj zrobiły różnicę w tym pojedynku. Zobaczmy, jak wyglądało punktowanie. My przegraliśmy tylko pierwszą i czwartą rundę, przegraliśmy jednym punktem, a runda druga, trzecia, piąta i szósta była już na naszą korzyść. Jak tam celność 39%, więc trochę spadło, bo jednak trochę powietrze prułem, jakby nie patrzeć. No przeciwnik miał więcej wytrzymałości i więcej zdrowia w tym starciu, ale to już jest historia. Liczy się to, jak ten pojedynek się skończył, a skończył się efektownym, może nie tyle efektownym, co efektywnym zwycięstwem, które pcha nas w rankingu na pewno do góry. Bo ten rywal był znacznie wyżej. Możemy sobie kamerkę zmienić na dół. Moi drodzy, i za chwilę zobaczymy nagrody za to starcie. Nagrody są... No, 25% dla naszych trenerów. No, trener ocenił nasz występ na B, więc nie ma tragedii. Zyskaliśmy z obiektywów 1 do staminy i 1... I plus 1 do siły ciosu lewej ręki. Tu nie daje. Aha, tutaj take block damage. Ok, czyli jak przyjmujemy na blok, to też nam daje jakieś bonusy. No i dobrze, moi drodzy. Myślę, że wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. No i co? Nie wiem, czy uda nam się wcisnąć jeszcze jedną walkę tutaj. W sumie.
Ale tak, spójrzmy jeszcze na te nasze statystyki, bo chciałbym zobaczyć, co tu się podnosi. 87 stamina recovery, to na pewno działa na naszą korzyść. Co musimy poprawić, to na pewno siła prawej ręki, bo jest 59, to jest trochę malutko. Ja jestem praworęczny, a mam walnięcie z lewej, nie? No i te ciosy sierpowe, 69 żaby, to tam podbródkowe. Dobra, mamy nad czym pracować. Nie mamy jakiegoś nokautującego ciosu, ale mamy tutaj szybkość na przyzwoitym poziomie. Tutaj mamy to. Kariera, tu mamy statystyki kariery. Ok. No jest ok. Jest ok. Moi drodzy, jest ok. Całkiem sympatycznie to tutaj wyszło. I wiecie co? Myślę, że możemy skończyć w sumie w tym miejscu, bo nie zmieszczę kolejnego pojedynku, tym bardziej jak już teraz te starcia są sześciorundowe, a nie czterorundowe, więc po prostu się nie zmieszczę w tym wyznaczonym czasie, a nie chcę tutaj, żeby te materiały były zbyt długie, bo ogólnie nie oglądacie tych materiałów zbyt długich, bardziej wolicie te takie 30-45-minutowe maksymalnie, ale dłużej to już tak nie bardzo, więc myślę, że w tym miejscu możemy to zakończyć. Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do tego, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście skomentowali ten film, żebyście zasubskrybowali kanał YouTube Rakero, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I też zachęcam Was do kliknięcia w dzwona, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. No i też na końcu chciałbym zachęcić tych, którzy mnie oglądają, a jeszcze nie zostawili subskrypcji na kanale Prakero, do tego, żeby to zrobili, bo dzięki temu wspieracie tutaj mnie, moje zasięgi i to, co robię specjalnie dla Was. I tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków w karierze Prakero, gdzie Undisputed. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej, hej.